Dzień dobry, witam się z Wami pracami na dusi. O, proszę bardzo. Piękne te obrazki wczoraj namalowałaś na Deńko, prawda? Także mamy obrazki i tata obiecał je gdzieś powiesić. A ja czekałam rano, aż mi się ugotuje jajko na miękko i przejrzałam sobie od razu szuflady w zamrażarniku, powycierałam je, bo od spodu jakieś okruchy były i tak dalej, więc każdą jedną, słuchajcie, wyciągałam, posortowałam, żeby to jakoś mniej więcej tematycznie było i tak zrobiłam, że na dole mam jakieś warzywa, owoce chyba też, bo maliny tu są? Tu są albo tu są? Nie pamiętam. W każdym razie na pewno są tutaj warzywa, jakieś koperki, szczypiorki, tego typu rzeczy, jakieś pieczywo, które jeszcze jest właśnie zamrożone. Tutaj jakieś takie gotowe rzeczy, typu właśnie pizza, typu paluszki rybne, frytki, o takie wiecie, pierdółki, te nasze nuggets, jakieś lody jeszcze tutaj zostały, więc tak wygląda ta szuflada, a tutaj bardziej takie mięsno-rybne rzeczy. No, także od rana wielkie porządki były. No niewielkie, to mi zajęło może z 10 minut. Jestem, kochani, zimno dzisiaj, słońce przepięknie świeci, ale jest tak mroźny wiatr, ale to tak mroźny wiatr, że naprawdę obłęd. Ja mam tutaj w reklamóweczce, w siateczce, w torbie, jak zwał, tak zwał, obiad, mam kawkę, także jedziemy na pole z dostawą, z cateringiem, dawno tego nie było. Czekajcie, bo mi się kamera buja, wybaczcie. O, może... może teraz będzie stabilna. Także jedziemy, zawieziemy właśnie prowiant. I kochani, muszę szybko Wam o czymś powiedzieć, bo w dzisiejszym vlogu miałam Wam pokazać mój taki super mega ekstra nabytek z lumpeksu, który ostatnio kupiłam. I to był sweterek. Dlaczego mówię o nim w czasie przeszłym? No właśnie był. Został dzisiaj przeze mnie wyrzucony. Tak się wściekłam. To był, słuchajcie, sweterek marki COS. Przepiękny w czarno-beżowe paski i z takim pomarańczowym uroczym kołnierzykiem. Znaczy tutaj wiecie, o, tą lamówką. Cudowny skład, 100% wełna. Tylko to była jakaś taka cieniutka wełna. Natomiast nie było tam informacji, żeby to była wełna merino. Nic, tylko po prostu wełna. I ja wyprałam sobie ten sweterek tak jak zawsze. Tak jak piorę wszystkie moje wełniane, kaszmirowe, czy właśnie z wełny merinosów swetry. Absolutnie w najdelikatniejszym programie w mojej pralce. Byłam przekonana, że wypierze się normalnie, ale moi drodzy, ku mojemu zdziwieniu, po wyjęciu go z pralki okazało się, że zrobił się dosłownie jak ser szwajcarski. Dziurawy, totalnie. Miał wszędzie dziury. Tutaj, z przodu, z tyłu, na rękawach, ja byłam w szoku. Dodatkowo skurczył się o połowę, tak jakby, nie wiem, po prostu pod wpływem wody, ale no jakby wiecie, informacja z metki mówiła jasno, że można go wyprać właśnie w pralce w tym delikatnym praniu. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co się zadziało. W pralce nie miałam nic poza tym swetrem, żeby, wiecie, coś go mogło tam gdzieś uderzyć, obetrzeć, cokolwiek. No nie, ja tak piorę absolutnie wszystkie te swetry, które mam i z żadnym nigdy mi się nic takiego nie stało, więc jestem rozczarowana i bardzo żałuję. I bardzo żałuję, ponieważ mimo, że to był zakup z lumpeksu, to jednak sweterek naprawdę miał cudowny skład i był absolutnie przepiękny. No, także uważajcie na wszystkie swoje wełniane, delikatne swetry. No i mówię Wam już teraz z mojego doświadczenia, że nawet wybierając zawsze ten sam bardzo delikatny program, niektóre swetry będą miały to do siebie, że po prostu stanie im się w pralce krzywda. Oczywiście gdybym wiedziała, to pewnie ręcznie bym go wyprała, natomiast po zakupie w second handzie ja wolę mimo wszystko rzecz wyprać w pralce, bo no wiecie jak to jest. To pierwsze pranie niech będzie porządne zawsze. No, także taka historia. Dobra, nie gadam, lecimy na pole, bo obiad stygnie. Jakiś czas temu robiliście ze mną tutaj, o proszę bardzo, porządki, czyli w mojej kolorówce, ale teraz koniecznie trzeba tutaj ogarnąć temat. Tu się dzieje. You said you love for me so.
i tak jeszcze do tych próbeczek sobie przysiadłam i tak patrzę, słuchajcie, tu jakieś podkłady, które wiem, że i tak na mnie będą za ciemne, o, kolejny i kolejny, jakieś takie, o, zapachy, które już odrzuciłam, o, zobaczcie, których, no bez sensu to są dla mnie próbki, także przejrzę to może, jakieś tutaj zostawię takie na podróże, wiecie, tego typu klimaty, no zobaczymy, mam też jeszcze sporo widzę takich próbek, o, perfum, zbiera się tego, ojejku. No i dobra, mam tutaj już wszystko posortowane tak jak chciałam. Tutaj takie różne leki, które muszą być właśnie w łazience. Tutaj moje szczoty cudowne z Nadika Store. Oczywiście zachęcam Was do odwiedzin mojego sklepu z tego miejsca. Zerknijcie, to jest najlepsza po prostu pielęgnacja w pigułce. Tutaj jakieś rzeczy, które na przykład miałam kiedyś współpracę, czyli o peeling kawitacyjny. Tutaj mam to jajeczko do mycia pędzli, moje UFO, Clarisonic. On jest wystawiony, wiecie, wystawiony jest na moim Vinted, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam. Przeróżne kabelki, ładowarki, końcówki od mojej suszarki, waciki, tutaj jakaś maszynka Olka. No i tu koszyczek różności, czyli i próbki, i maszynki w zapasie, i jakieś tutaj o, nadusiowe rzeczy. Olejek mi taki został do włosów, trzeba zużyć w najbliższym czasie. Tam mam separatory do paznokci u nóg, do palców u nóg. Tutaj, co? Ta kostka taka, wiecie, do paznokci również. A tutaj kolorowy zapas od mojej kochanej firmy Basic Lab, a to jest też super krem Dermosan. Widać? O, teraz widać. Ja go bardzo lubię używać do dłoni w ostatnim czasie, tak więc go Wam też mogę polecić. Taki zwyczajny, bardzo tani, a jest naprawdę świetny. No, dobrze, to mamy ogarnięte. I kochani, pomyślałam od razu, że i tutaj ogarnę. To już nie wygląda też dobrze, więc biorę się do pracy. No i teraz to wygląda bardzo dobrze i nawet widzę, że mam więcej zapasu pasty do zębów niż myślałam. I znalazłam jeszcze takie mydełko, zobaczcie, piernikowy ludzik. Zobaczymy, ale na okres świąteczny na pewno będzie super. A już myślałam, że wszystkie takie kostki tego typu mam zużyte. No ale jeszcze ta się uchowała. Zobaczcie tu w ogóle peeling Onycosolve. On jest po prostu nie do wykończenia. Jego mam i mam i mam, ale jest cudowny. Aktualna moja pielęgnacja ciała to ten właśnie olejek Aloe Verde. No. Dobrze, także porządki cudownie zrobione. Zamykamy i na dziś mamy z głowy. Jakiś czas temu kupiłam na Dusi tę oto przecudną bluzeczkę. To jest taka grubsza, bawełniana bluzka. Idealna gdzieś na zajęcia, jak jeździmy, czy do przedszkola, jak zdejmie sobie jakąś grubą bluzę. I wiecie, żeby nadal jej było przyjemnie, bo już no niestety nawet w pomieszczeniach w krótkim rękawku potrafi być zimno. Ale ja nie wiem, naprawdę ja nie wiem nieraz, jak te ubrania oni szyją, robią. To jest rozmiar 110 z Zary i ona pasuje naprawdę idealnie pod względem długościowym, pod względem szerokości, naprawdę jest wszystko super, ale jak przymierzyłyśmy to w domku, no to moi drodzy, rękawki były dla Nadusi dosłownie do paznokci, jak nie za, no ogromne, długie, jak nie wiem, i no właśnie, i jak zawinęłyśmy te rękawki, to one i tak się odwijały i to było bez sensu, więc ja dzisiaj przysiadłam i wiecie, co ja zrobiłam? Wymierzyłam Nadusi, okazało się, że muszę je podwinąć dosłownie dwa razy na szerokość tego tutaj, o, przeszycia i nitką złapałam to z tej strony i z tej strony. Może nie jakoś profesjonalnie, ja w szycie się nie nadaję, ja z reguły takie rzeczy zostawiam mojej mamie, ale tutaj mówię, dobra, przecież białą nitką to tego i tak nie będzie jakoś mocno widać. I tak to, słuchajcie, tak to załatwiłyśmy i teraz tę bluzeczkę wreszcie Nadusia będzie mogła normalnie nosić. I ja przyznam Wam szczerze, że zacznę, bo zawsze mi było szkoda Nadusi, żeby mierzyła ubrania, tak wiecie, przykładałam do niej generalnie najczęściej, ale naprawdę chyba
czas i pora na to, żebyśmy te wszystkie ubranka zaczęły mierzyć. O ile właśnie w spodniach to nie problem, bo zaszewki moja mama jej zrobi, o tyle z bluzkami nieraz pojawia się ogromny problem. Mamy też jedną z Zary bluzkę, która ma taki, moi drodzy, taki głęboki dekolt, porównując do tego, że to wszystko wisi, opada gdzieś na ramię, no tragicznie to wygląda. No i ta bluzka jest, wiecie, nienoszona praktycznie, ona tylko wisi nieraz gdzieś tutaj na podwórko, na jakąś koszulkę jej tę bluzę zarzucam, bo nie wygląda to dobrze, naprawdę nie wygląda to dobrze, więc no chociaż góry zaczniemy po prostu w sklepie mierzyć, czy nawet właśnie jak zamówię online, przyjdzie, pomierzymy i dopiero będziemy podejmować decyzję, bo naprawdę, wierzcie mi, coraz częściej ostatnio trafia się tak, że jak kupię rzeczy, jestem przekonana, że będzie super, odrywam metki, po czym zakładamy i okazuje się totalna klapa. No, więc takie moje jeszcze spostrzeżenia w dzisiejszym vlogu. Tymczasem, kochani, żegnam się z Wami, mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście dzisiaj ze mną dzień. Czas. Zachęcam cały czas do tego, żebyście zostawiali ślad po sobie w postaci kciuka w górę, jeżeli Wam się vlog podobał, czy komentarza. Ja na komentarze uwielbiam, po raz kolejny Wam to powtarzam, odpowiadać. Tak więc zapraszam, zachęcam, buziaki Wam ślę i do zobaczenia w kolejnym filmie, czyli jutro.